Dzisiaj na wieczór postanowiliśmy przyjechać tutaj, w to piękne miejsce, które znajduje się niedaleko nas. Spójrzcie, jaki piękny widok mamy tam właśnie, na tą całą dolinę. Byliśmy tutaj, pamiętasz, rok temu. O, tu jest nowa Honda Civic. No właśnie pokazywałam ci. Nie mówiłam, ale pokazywałam ci, jak czarna. Powiem wam, że ładna, ale nie w sedanie. Jak już to w hatchbacku jest dużo ładniejsza. Nie, czarne A z drugiej felgi. Strony oglądaliśmy wczoraj tą nową HRV. W Polsce ona będzie, czy tam w Europie, sprzedawana jako ZRV. I powiem wam, że to jest zbudowana ta HRV-ka tutejsza. A polska ZRV-ka. Chodź, bo auto jedzie. Budowana jest na platformie właśnie tej Hondy. I jest naprawdę fajny samochód. Ale jest jeden minus. To duży minus tego samochodu, bo Honda jak na razie nie ma wersji Touring, czyli tej najwyższej. Powiem wam, że no szkoda. Pytałem się wczoraj, czy będzie Touring wersja. Na razie Honda nie planuje wersji Touring. No i to, że silnik dwulitrówka, nie? To jest dwulitrówka wolnossący. Bo w poprzedniej wersji Honda Civic było tak, że wszystkie wersje hatchback miały 1.5 turbo, 180 tam coś koni. W wersjach w sedanie można było mieć 2-litrówkę lub w tej najwyższej wersji też 1.5. A teraz w nowych Civicach, tak tutaj stoi, to bez względu na to, czy to jest hatchback, czy to jest sedan, do wersji, czyli podstawa LX Sport i jedna wyżej, to jest 2-litrówka i dopiero tylko Touring możecie kupić, Touringa w Civicu 1.5. Więc mam nadzieję, że że HRV-ka też przyjdzie niedługo w Touringu w wersji 1.5. Mam nadzieję. A najlepiej byłoby hybryda, nie? No bo hybryda będzie spalała około 40 galonów, może 45. Idziemy na spacer. Tam na górkę idziemy, na panoramę. Tak. To jest piękna panorama. Piękna. Dzisiaj pięknie te góry widać. Ale i fajne są te chmury, zobacz. No właśnie, pięknie to się wszystko prezentuje. Ładne zdjęcia można porobić. Piękny widok. O, pojechał pilot. Stara generacja. Ludzie tutaj kochają. Te piloty? Nie. No. Te piloty nie są tak popularne jak rawki. To prawda. Rawek jest dużo więcej niż tych całych pilotów. CRV-ek jest sporo, ale piloty to takie ogólnie brzydkie samochody. One już są na rynku jakieś 4-5 lat. Mniej więcej. Pamiętasz? Rodzinka, którą mieszkaliśmy na początku, to taka wspaniała rodzinka, co nam rzucała kłody pod nogi. No. Pamiętasz u nich, jak byliśmy na samym początku, to już minęło 6 lat, to już oni kupili sobie tego pilota. Wtedy nam wszedł ten pilot. Ten właśnie, co pojechał. Tak. Czyli on na rynku już jest ponad 6 lat. O, teraz pod tą górę musimy się wdrapać. No dobrze, zobaczymy, czy damy radę, że będziemy zziajani. Myślisz? Napęd na 4. Wiecie co, kondycji nie akurat mamy. Nie obcinałem paznokci, z oczek nie mam. To będzie dobra przyczepność. Dobry grip, co? Jak ci tłumaczyłem te opony. ATMT. No. Także damy radę. Damy. Zobaczcie. Przerzucę lęsa na duże, na szerokokątny. O. Dajesz. Ja to mogę wjeść, zobacz. No właśnie widzę, ty to jak kozica skaczesz po tych pagórkach. Rok temu jak tu byliśmy, to miałam wrażenie, że mniej piaszczysta ta górka była. A może to tylko moje wrażenia. Zobaczcie, jakie mam czyste buty. Piękne w piachu. A tam zachód słońca przed nami. I piękna dolina dookoła. Powiem wam, że uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Tętno 90. Nie jest źle. Tak, tutaj jest bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. I no zobaczcie te piękne widoki. Chociaż jest lekko za mgłą. Nie wiem, czy to mgła. Okej. To się nazywa mgła, ale to naprawdę to jest smog. Jak nic.
Jak nic, nie? Wierzcie mi, że tutaj w Kalifornii jest bardzo dużo samochodów. No wiecie, tutaj nie ma ani chodników, ani transportu publicznego, jakieś tam są autobusy. Ani metra oczywiście, nie ma nic tutaj. Tu każdy ma samochód. Musisz ci mieć samochód. Jeżeli jest rodzina pięcioosobowa, to jest pięć samochodów. Każdy musi mieć inaczej swój samochód. Inaczej się nie da. Inaczej się funkcjonować nie da. Więc my byliśmy twardzi przez 6 lat, mieliśmy jeden samochód, ale my Polacy zaradni, więc daliśmy sobie radę. No. Także tutaj jest ogrom, od groma samochodów. Jak wiecie i w filmach oglądacie, że Kalifornia to jeden z najbardziej zakorkowanych stanów tutaj w Stanach, więc no jest ten smog, no co tu się oszukiwać, no jest. Piękne budynki tam wystają, jest troszeczkę większe, bo ogólnie trzęsienia ziemi, więc nie pozwalają za bardzo iść w górę z budynkami, wszystko niskie, więc... Ale jakby nie było tej mgły, to tam nawet może LA byłoby widać. Tak, czasami widać są LA wieżowce. I tak sobie dzisiaj myślałem, że może za tydzień mamy długi weekend, kolejny długi weekend, ten tak sami sobie zrobiliśmy. Ale za tydzień jest to długi weekend ze względu na 4th of July. Będą fajerwerki, duże święto, więc jest poniedziałek wolny. I tak myślałem, żeby pojechać w końcu gdzieś na jakąś wycieczkę, jakiś park odwiedzić. Dzisiaj, dobrze byłoby. Nie, mówiłaś mi, że brać Bonitę. Ja mówię, nie, bierzemy Lexusa, jedziemy Lexusem. Ja bym wolała Bonito, Bonita jest wygodniejsza. W razie W, no ale Bonita może być bardziej awaryjna, chociaż do tej pory 160 tysięcy, 168 tysięcy mil przejechała bez takich większych awarii, więc no nie jest jakoś bardzo awaryjna, ale opony są w miarę łyse. Jeszcze nie wymieniliśmy. A Lexus ma w miarę dobre opony. No i frajda pojeździć bez rejestracji. No to prawda. Tylko, że malutkie to nie. No ale moim zdaniem Lexus się tak szybko nie zepsuje w razie W niż Bonita, nie? Olej ma świeżo wymieniony w skrzyni. I z silniku. W silniku też. Jeszcze tylko ten wyczyszcza nieszczęsny EGR i tą chłodniczkę od EGR-a, bo kto ma Prusa, to wie, że trzeciej generacji oczywiście, to w trzeciej generacji w Prusie i w naszym Lexusie jest ten sam silnik, skrzynia, zestaw hybrydowy, cały ten system, więc wiecie, że a kto nie wie, to będzie taki tip, że trzeba wyczyścić chłodniczkę EGR plus EGR zawór i cały kolektor ssący trzeba też albo wyczyścić, albo wymienić, bo z EGR-a, czy najpierw oczywiście, no po co jest EGR? Po to jest EGR, żeby część spalin wracała do silnika, czyli ekologia, głupia ekologia. I tak to jest. I to jest tak rozwiązane w tych systemach, w tym silniku, czy to w Prusie, czy u nas, że ta chłodniczka się bardzo, bardzo często zatyka. Zatyka od tego nagaru, tego wszystkiego i w tym momencie nie chłodzi tych spalin silnika i te spaliny wracają, są wpompowane w silnik, w kolektor ssący w wyższej temperaturze. A co to powoduje? No przy przebiegu około 100 tysięcy mil, czy jakieś 160 tysięcy kilometrów, są pierwsze oznaki jak szarpanie silnika, jak odpalacie go na zimnym, jest takie poszarpywanie przez kilka sekund. Później ubywa wam płynu chłodzącego i ubywa wam oleju, spala olej. Do tego macie gorsze spalanie. To są pierwsze objawy tego, że wywala uszczelkę pod głowicą i macie do roboty silnik, a minimum to jest uszczelka pod głowicą. Jeżeli będziecie wymieniać chłodniczkę lub czyścić ją, wiem, że jest ją bardzo, bardzo ciężko wyczyścić. No wiecie, takie użebrowania są w takim puszce, więc trzeba by ją zalać, ale z tego co wiem, to ludzie zalewali jakimiś takimi różnymi szuwaksami i ta chłodniczka potrafiła leżeć tydzień czasu w tym szuwaksie i wyciągali, coś tam trochę się wyczyściła, ale nie za bardzo, więc tutaj ta chłodniczka kosztuje u dealera, nówka sztuka, $280 i możecie na przykład kupić taką chłodniczkę, wymienić tą chłodniczkę starą, jakimś sposobem wyczyścić, ale jeżeli będziecie to robić dość często, czy na przykład co 40 tysięcy mil, to jest jakieś 60-70 tysięcy kilometrów i ta chłodniczka nie będzie zawalona tak porządnie, to możecie ją prawdopodobnie spokojnie wyczyścić, więc regularne czyszczenie tego, serwisowanie będzie to, że co mi pokazujesz? Nie, nic. To będzie, no, że dacie radę uratować, nie byśmy chcieli kupować. Chociaż wiecie, no, $280, tak licząc 1 do 1, za 280 zł za chłodniczkę, nie ma tragedii. Zawór EGR też polecają wymieniać, ale
O, coś mi wpadło. Ja bym nie polecał wymiany zaworu, bo tam jest tylko elektrozawór i taki tłoczek, który można to rozebrać i zeskrabać, wyczyścić, więc nie ma z tym problemu. Kolektor ssący, ok, tam są takie cztery kanały, które takie malutkie kanaliki dołączone do tych głównych kanałów ssących i one też potrafią się po prostu przytkać i będzie na przykład AGR pompował w te niezatkane kanały albo mniej zatkane kanały i wtedy będziecie mieli nierównomierne nagrzanie silnika, to będzie pompował te spaliny bardziej w jeden cylinder niż w drugi i to też będzie powodować nierównomierne nagrzanie głowicy i wywalać uszczelkę pod głowicą. Więc ten kolektor też przydałoby się wyczyścić, tam jest ciężko go wyczyścić lub kupić nowy. Więc tymi, to jest jedyna bolączka w tych silnikach, właśnie EGR, system EGR, czyli chłodniczka EGR i kolektor ssący. Trzeba czyścić najlepiej co 60 tysięcy kilometrów, czy jakieś 40 tysięcy mil i wtedy ten silnik będzie Wam chodził pół miliona kilometrów bez żadnego problemu. Tylko trzeba to robić. Jak nie wiecie, to już wiecie, jak macie Prusa. Wow. To taki przerywnik. Lub CT. To tyle. Gonię z gadania o samochodach. Już 13 minut, żeby mnie to jakoś piękna dolina pociąć i zmontować. Nie wiem. Ale ładnie tu jest. To jest ładnie, nie? Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tak się popatrzycie na to wszystko. Takie małe muszki atakują. Pierwszy raz w tym roku. Same osiedla. Jak okiem spojrzeć, same domki. Nie ma ani fabryk, nie ma nic, nie? No nie ta okolica. Ale też tak ciężko, co z tym jest? To nie ta okolica. Ale fajnie, tak, fajnie. Ta zabudowa taka jest interesująca. Wszystko ale, w rzędach. Ale wyobraź sobie, że tam jest ten centrum Los Angeles i to tak się rozbudowywało w tą stronę, w tą stronę, w tą Wolina. Stronę. Nie wiem, tutaj te domki z tej strony tej górki, to pewnie są lata jakieś 70. No na pewno. 70. To jak wtedy tutaj budowali te domki, tutaj to pewnie nic nie było. Nic. Tu pewnie były same krzaki i pustynia. No. I w końcu te domki są na pewno młodsze niż lata 70. A tamte pod tymi górami to już w ogóle. Może 10-letnie, 15-letnie maksymalnie, tamte domki pod górami, tamte osiedla. I tam już za bardzo nie mają gdzie iść, bo zobaczcie, gdzie okiem nie sięgnąć dookoła. Po prostu już są góry, takie pasmo górskie. Za tymi górami tam są dalej jakieś tam niziny. Ale tam już pustynie. Płaskie tereny. No ale tamtą już stronę, popatrzę, w San Diego, nie? Czyli tam te są jakieś małe miasteczka, ale już stamtąd, za górami, jak mieszkacie, to już jest daleko wszędzie, nie? Także tu, gdzie my mieszkamy, mieszkamy akurat po tej stronie górki, bardziej w cywilizowanym miejscu niż tutaj, ale tutaj jak są z nami pożary, to wiecie co, to tutaj czasami potrafię ewakuować ludzi, bo pożary szaleją w tej okolicy, niestety, strasznie. No. Tam wszędzie są to góry i tam, gdzie śliśmy, tak, tam dookoła. Wszędzie są góry. Dookoła się rozciąga. Tutaj jest jedynie fajnie i tam są takie malutkie pagórki, a tam jest ocean zaraz za tymi górami. Ocean, ale tu piękne domki są, kurcze. Spokojnie, fajnie, nie ma jakichś freewayów blisko. Cisza, spokój, dobrze? Cisza. Tak, ptaszki śpiewają. Malutkie uliczki. To osiedle jest mieszkają. Fajne. Tak, tutaj. Chociaż te ptaszki to wiesz, no tak dobrze i niedobrze, tak po południu sobie ćwierkają, ale u nas jest tak, że czasami ostatnio wróbel potrafi o godzinie 5 zacząć koncert i no. Naprawdę tak świergotać, że normalnie człowieka aż coś trafia. Jak leży w łóżku o godzinie 5. Cienkie ściany. No niestety, żeby jakiś bunkier wybudować, porządna izolacja, ze stropianą albo wełny jakieś 20 cm, porządne okna trzyszybowe. I wtedy dobra tak. Klimatyzacja, nie? I wtedy tak. Także te ptaszki są takie dobre i niedobre. No. Koniec gadania, idziemy dalej. Ławeczka zakochanych. I taki widok. Na cały piękny zachód słońca. Tutaj możecie wziąć partnera, partnerkę i na przykład się oświadczyć. Ciekawe, ile osób tutaj się oświadczyło. Co? No ciekawe. Jak myślisz, co? To, no bo zobacz. Piękny widok, tam jest piękny. Panorama miasta, tutaj tych domków, tam jest piękny zachód słońca, piękne urwisko, ławka i z drugiej strony jest też również pięknie i tam jest daleko jeziorko. Podejrzewam, że no tutaj kilka małżeństw z tej ławki powstało. Jakby ktoś był chętny, to podamy namiary na tą ławeczkę. Na przykład możecie kupić bilety. Są tanie, tam 2000, co ja gadam, jakieś 6000 zł w obie strony. Weźmiecie swoją partnerkę i tutaj oświadczymy. Nie? W Kalifornii. W Kalifornii. A drugiego dnia
na ocean. Piękny ocean. Nie? Tak. Jest romantycznie. Albo do Vegas wziąć ślub. A o właśnie, a następny weekend na przykład 6 godzin jazdy stąd, Las Vegas i od razu ślub. Zaręczyny na ławeczce. Drugi dzień pozaręczynowy, pokazać piękny ocean, też jest romantycznie. Piękny zachód słońca nad oceanem. I za tydzień Las Vegas. I w 2 tygodnie zaręczyny, ślub w bardzo fajnych, miejscach, nie? Tak. No ja bym był chętny. Gdybym nie był już z tobą żonaty, to... To byś mi się oświadczył tutaj na tej ławeczce? Tak, gdyby ktoś mi polecił, bym cię zabrał i się oświadczył. No dobrze. To już za późno. Ale wiesz, no tutaj w Stanach bardzo popularne są takie jakby... wiesz, jak to nazwać? Na filmach widzicie czasami... Odnowienia. Przysięgi małżeńskiej. Że biorą ślub drugi raz. Dziadki, nie dziadki. Ciekawe ile razy tak można. Pewnie do woli, ile się chce. Do woli. Ale można tak kiedyś zrobić. Samochód do Las Vegas i tych takich świątyń. Na ślub. A to jest ładnie, te domki. Zobaczcie, jaka trawka przestrzyżona, drzewka. Normalnie to wygląda bardzo fajnie, jak takie miniaturowe domki. Ładnie przestrzyżone, zrobione. Naprawdę bardzo ładnie. I te krzaczki, co? No, super. Wszystko takie zadbane, eleganckie. I ta okolica taka cichutka. Tak, tu się nic nie dzieje. Cisza, spokój. Zauważyłeś, ile ludzi zaczęło solary zakładać? Solary tak, ale idziemy tędy czy idziemy dołem? Nicą? Idziemy dołem. A wiesz, że dołem to musimy naokoło iść? No, trudno. Myślisz, że ci mają duże plusy z tych solarów? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzież to słońce to prawie cały rok świeci, więc jakiś tam plus jest. Ale czy to się opłaca? I jaki to jest zwrot? Jak szybko? Nie wiem. Tak podejrzewam, że tutaj coś podobnie jak w Polsce może być około 6 lat. Zależy od domu, ile prądu ciągnie domu. No w naszym przypadku to no nie wiem, czy to opłacalne byłoby. Nawet taki dom w solarach, to tylko jest płaszczyzna dachu duża. Spora, nie? Chociaż zobacz, słońce biegnie w tamtą stronę, więc ta płaszczyzna jest ze złej mało strony oświetlona. Od północy. Ale jakbyś tak miała Teslę, czy na przykład Niro i Teslę i ładowała codziennie z tym prądem, to czemu nie? Wtedy to tak. Ale to też tak z drugiej strony. Ładowałabyś to w nocy, gdzie te solary nie produkują tego prądu. No. Więc ja wiem. No ciekawe. Typowe amerykańskie garaże, zobaczcie, otwarte są. Samochód ledwie się jeden zmieścił, drugi już stoi na zewnątrz, bo jest graciarnia. To i tak jest dobrze, że chociaż jeden stoi, bo zazwyczaj tutaj, zobaczcie, to wszystko stoi na ulicach, a w garażu to jest graciarnia. O, tam kolejna Civic stoi. To stoi też sedanie. Klima chodzi, słychać gorąco. Jest ciepło, teraz się troszeczkę przeszliśmy i tak jest ciepło. Nie wiem, wiesz co, zeszliśmy tutaj w te domki, to tak trochę cieplej. Bardziej. Tam na górce było chłodniej, tak. Nie? Zauważyłeś? Troszeczkę więcej było takiego podmuchu wiatru. Ale to jest Kalifornia, cały urok. Wychodzicie i ma was smalić. Macie się smalić, smażyć, bo jesteście w Kalifornii. Oj. Płacicie za tą pogodę, za ten komfort. I woda się leje, chociaż trawy nie ma, ale woda musi się dać. Tutaj widzę sztuczny trawnik chyba. Ktoś poszedł po razem do głowy. Też sztuczny trawnik. Tam wziął. Też jest? Nie, tam jest koszony. Wzięli, położyli. Tak, to jest sztuczne, a to jest prawdziwe. Ten tak. Nie, no fajnie, fajnie. Wiesz, teraz w Arizonie czy w Las Vegas, to wyobraźcie sobie, u nas jest 90 stopni. To tam... Arizona czy Las Vegas, to tam już jest dobre miesiąc czasu 110. A będzie niedługo 125 przez kolejne 3-4 miesiące. Nie wyobrażam sobie żyć. Tam tylko tak, z samochodu klimatyzowanego do domu i klimatyzacja non-stop. Non-stop klimatyzacja. Nasz znajomy ma domek w Palm Springs. Kolejne miejsce jak w piekle. To klima non-stop. Non-stop klima. I rachunki za prąd to jest $600, 700, 800. Zależy. Wyobraźcie sobie 7-8 stów tutaj w Kalifornii za sam prąd, bo klimatyzacja. Pięknie. Po prostu pięknie. Ale płacą. Dlatego ludzie solary zakładają.
jak takie zużycie masz i wiesz, czy to Palm Springs, czy Las Vegas, czy Arizona, no to solary się opłacają, bo się szybko zwrócą. Tak. Bo tam non-stop klimatyzacja, prawie 24 godziny na dobę i cały rok. Więc to momentalnie rachunki po 700-800 dolarów z klimatyzacji. No to wiecie, no, zwróci się to bardzo, bardzo, bardzo szybko. W ciągu tam może nie 5-6 lat, ale może w przeciągu 3 lat taka klima by się zwróciła. Bo jeżeli jest jakieś 7-8 tysięcy dolarów rocznie można zaoszczędzić, 8-16, 32 tysiące dolarów na 4 lata, to mi się wydaje, że tutaj już taki system solarny można w tej kasie założyć, taki fajniejszy. 30 tysięcy, 35. Tak myślę, tak strzelam, że tyle mniej więcej kosztuje. Więc w Palm Springs pewnie 4 lata taka instalacja jest zwrócona, a tam grzeje słońce non-stop. Więc tak, to jest duży, duży, duży plus. W takich rejonach u nas ciepło jest tak 90 do 100 przez jakieś 3 miesiące w roku. Więc raczej nieopłacalne. No tak klimatyzacji u nas w takim domku wrócimy. Mamy małą klimatyzację, mały domek, mało metrów kwadratowych. Jak na Amerykę oczywiście. Więc ta klimatyzacja u nas, ile dobije jeszcze? 300 dolarów przez 3 miesiące. A tak nie wiem, jeszcze nawet nie. No tak płacimy ile? 120 dolarów płacimy w tym momencie? No 130. No bo akwarium mamy u nas i więc to u nas ciągnie ten prąd, to akwarium, jak podejrzewam, strzelam, że 50-60 dolarów, to u nas samo akwarium, prąd. Dobra, koniec gadania. Gdzie jest Rudzielec? Chyba nie na tej ulicy. Zobacz, jaki staruszek. Lexus. I to zobacz, szyby bezramkowe. Fajnie. Fajnie, fajnie. Nie, to ta ulica. Ale tutaj jest ładne drzewko, to są jabłka, nie? No. Wow. Fajnie. Rzadkość, co? Drzewka. Rzadkość. Jabłonki tak zwane. Palmy. A tu gdzieś impreza jest, słyszę. Raczej rower. A może? Nie, chyba ktoś na rowerze ma głośniki i słucha muzyki. Ale zobaczcie, tu wszystko ładnie wygląda. Piknie, po prostu piknie. Ale jest i pięknie. Na podjeździe i ale fokusik. Jest taki fokusik, zobacz. To jest 2000, który rok? Nie 2001, drugi? Strzelam. Patrz, jedna w garażu, a druga na zewnątrz. Niezła rozbieżność, co? Pewnie to dla dziecka zostawili. Piękny stoliczek. Fajnie zrobione, na poranną kawkę. No zobacz, to fajnie porobione, cisza, spokój. Zobacz, jak to wszystko zadbane jest. No. To wszystko to fajnie zrobione. Domki też mi się podobają, te parterowe, nie takie jak tamten obok. Ile, że zaniedbany, jeden z takich domków zaniedbanych bardziej. Bo i tutaj przed domem nie za ciekawie i ta graciarnia i samochód nieciekawy. Więc tutaj widać, że to jak ktoś tutaj nie dba o to. A zaraz obok. Nie, to jest ten sam. No dobra, to jedynie to trawę przestrzygnięte. Ale tu już jaki ładny. Nie, lubię parterowe domki, są fajne. Takie placki, rozległe placki parterowe są bardzo, bardzo fajne. I tutaj jest właśnie co popularne. No, ale tutaj te domki, to podejrzewam, że tak z półtorej bańki no, do dwóch. No, tak mi się wydaje. No to trzeba dać. Chociaż teraz może krach idzie, to będzie no to jak masz oszczędności, tak z bańkę 200, tak będzie krach, to ty można przeszukać. Wtedy tak. Widzę Rudzielca, naleśnik stoi. O, to jest takie jak lisy, zobacz, Rubikon. No. Łódka na podjeździe. No to bo tu mają dostęp do jeziorka za darmo, dlatego. Jak nie jest na słońcu, taki nie jest Rudzielec, zobacz. Nie taki jest. Ciemny, prawie że czarny. Brązowy. To jest taki kameleon. Troszeczkę wiesz, w dzień rudy, na słońcu to już w ogóle rudo-złoty. Złoty. A w cieniu taki ciemny brąz, prawie czarny.